No właśnie, macie jeszcze siłę? Jeżeli nie, to zapraszam za jakiś czas, ale do tego odcinka. Ponieważ właśnie teraz sobie robimy kolejne zadanie maturalne, kolejny podpunkt zadania maturalnego z 2019 roku. I teraz w tym zadaniu analizujemy funkcję pisz. No i mamy, już wiemy, że ta funkcja numeruje nam w danym systemie liczbowym, że numeruje nam na jakąś długość, a jak w dodatku jej podamy puste parametry na wejście, no to ta funkcja rekurencyjnie po prostu będzie tworzyła liczby kolejne w tym systemie liczbowym. No to znowu tuż w zasadzie zmaszujesz zadanie do wykonania, tak? No bo mamy uzupełnić tabelkę, a jak wiemy, co robi funkcja PISZ, no to uzupełniamy ją z głowy. No bo tak, PISZ 3, 2. Czyli będziemy mieli o długości 3 w systemie dwójkowym. 3 cyfrowe. No to możemy w ciemno pisać, że będzie trzy cyfrowe, czyli 001. No i liczba wywołań tej funkcji PISZ? No właśnie, tu musimy się zastanowić, ile razy ona będzie wywoływana. Przeanalizujmy, co się działo. Działo się tak, że jeżeli był za krótki, to wywoływało to. Tak? I tu wywoływało, że szło dalej. Osiem razy wywołało, wywołało, siebie na pewno. Czyli co? Wywołanie tej funkcji byłoby 2 do potęgi trzeciej. Na pewno byłoby 2 do potęgi trzeciej wywołane o, od tej strony patrząc, tak? Bo każda z nich, ta, która wywołała, to napisała. Czyli jak została wywołana z tą wartością, to ją po prostu wypisała. Jak została wywołana z tą wartością, to ją po prostu wypisała. Jak z tą, to po prostu wypisała. Czyli tu na pewno, żeby to dla ostatniego punktu, to wywołane zostało, to zostało wywołane na pewno 2 do potęgi trzeciej razy, 8 razy. Plus, no właśnie, ale teraz wcześniej będzie to. I to zostało wywołane z tych, dwóch, z tych dwóch wartości. Z 0, 0, z 0, 0, zostało wywołane dwa razy. Czyli żeby tu było, to mamy o 2 do 2. W tych ośmiu razach każde dwa pochodzą ze wcześniejszego wywołania, czyli na 8 razy przypomina, przypada 8 przez 2 razy, czyli 4. Wywołanie to wyżej na drzewku. Tak? Czyli rysując to drzewko od dołu, mamy osiem wywołań, tych ostatecznych, które wypiszą. Ale każdy z nich, ponieważ tu jest system dwójkowy, to każdy z nich pochodzi z jednego rodzica. Każdy z tych klonów został wywołany przez jednego, który nie umiał wypisać, ale wysłał dwóch swoich potomków. No więc w tym, w tym mamy raz, dwa, trzy, cztery. Czyli w tym mamy dwa do drugiej. Ale każdy z tych został wysłany przez jednego rodzica, który nie umiał wypisać. Czyli mamy 2 do pierwszej. Tak, tu jest 2 do drugiej, a tu jest 2 do trzeciej. Razy. A ten został wywołany przez jednego głównego, czyli 2 do zerowej. Czyli mamy 2 do trzeciej plus 2 do drugiej plus 2 do pierwszej plus 2 do zerowej. Tak? Tyle razy się ta funkcja wywoływała. No i to jest odpowiedź, że to jest 1 plus 2 plus 4 plus 8, 15 razy. No i to jest ostateczna odpowiedź, którą sobie wyliczyłem kroczek po kroczku. No i teraz zastanówmy się nad przypadkiem drugim. Przypadek drugi mamy system trójkowy, za to na szczęście mamy dwie cyfry. No więc skoro mamy dwie cyfry, no to to jest, jest przynajmniej prościej, nie będzie tego tyle, czyli mamy tyle możliwości. Tak, czyli teraz nasze klony mają trzy ostateczne te, które wypisały tu trzy, tu trzy i tu trzy, tak? Tak, tak jak tam było 8 tak tu ich mamy 9 tak dlatego że jest ich 3 do potęgi drugiej 3 do potęgi drugiej ale każdy z nich pochodził z jednego rodzica więc tu mamy 3 do potęgi pierwszej a te pochodziły z jednego rodzica więc mamy 3 do potęgi zerowej, czyli zasada jest taka, że jest 3 do zerowej plus 3 do pierwszej, plus 3 do drugiej, czyli mamy 9 plus 3 plus 1, czyli mamy 13 wywołań tej funkcji. No i w ten sposób jakby analizując, rozumiejąc, tam z, ja na filmie pewne rzeczy trochę przyspieszam, ale, ale analizuję to też na bieżąco z wami. Analizuję to, nie, nie, nie miałem wcześniej tego zadania przed sobą, tak? Analizuję go, starając się zrozumieć, co tu się dzieje. Stąd też może nie, nie zawsze idzie mi to płynnie jak, jak z promptera, dlatego że to nie leci z promptera, tylko dlatego, że zasta, zastanawiam się nad tym. I w ten sam sposób, wy się musicie zastanawiać na maturze, co tu się dzieje, jak tu się robi. No i w ten sposób, znowu dosyć szybciutko, przelecieliśmy następny podpunkt tego zadania. I do zobaczenia w ciągu dalszym. Cześć i pa!